Witam Państwa bardzo serdecznie z Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Dzisiaj zaczynam nowy cykl spotkań z naszymi samorządowcami kłobuckimi. I tak jakoś wyszło, że ani nie spotkamy się dzisiaj z żadnym radnym, ani z burmistrzem. Spotykamy się dzisiaj z przewodniczącym osiedla numer 7, panem Zbigniewem Baranem. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło, że mogliśmy się spotkać. To spotkanie jest pierwszym w, mam nadzieję, dużym cyklu spotkań z samorządowcami kłobuckimi. Jestem zaszczycony, że jestem pierwszy. No jakoś tak się to udało. Pan jest przewodniczącym osiedla, zarządu osiedla numer 7. Od marca. Od marca. Co pana skłoniło, żeby się zająć taką działalnością? Skąd ten pomysł, żeby być jakimś przedstawicielem mieszkańców tutaj w urzędzie? Po prostu wykonując swój zawód, akurat w tym przypadku tworzenie gazu, spotykam się z różnymi ludźmi. Okazuje się, że mają różne zastrzeżenia. Zastrzeżenia do władzy wykonawczej, władzy ustawodawczej, do tego, co się dzieje na osiedlu. Cały czas tylko narzekają. Chciałem zobaczyć od tej strony drugiej, gdy będę tym wytykany palcem, czy mogę coś zmienić. Okazało się, że to jest ciężka praca. Jak dalece? Bardzo prosto. Ktoś mi tłumaczył, czym się różni radny od przewodniczącego osiedla. Jedną rzeczą. Przewodniczący osiedla jest od przyjmowania wszelkich żądań, skarg, zażaleń, petycji, oczekiwań od mieszkańców. A pan radny mówi, proszę się do niego zgłosić, napisać do niego całe pismo, a on nam tą sprawę przedstawi na radzie, w formie pisemnej, w formie ustnej. My się nad tym zastanowimy. Natomiast że tak przerwę, czuje się pan takim łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a radnymi, czyli spełnia pan rolę takiego posłańca. Jak się pan z tym czuje, proszę powiedzieć? Na początku, jak wystartowałem, to szczerze powiedziawszy, no nie myślałem, że będzie mnie czekała droga krzyżowa. O, aż tak źle? Tak, bo ostatnia sprawa dotycząca przejścia dla pieszych, gdzie okazuje się, że mieszkańcy oczekują i jego nie ma. Mówimy o przejściu na drodze Staszica. A już całkiem ostatnia sprawa to jest związana z progami, które miały się znajdować, zaznaczam, miały się znajdować na ulicy Zakrzewskiej na żądanie mieszkańców. Niestety, jak już udało mi się ściągnąć przedstawiciela policji opiniującego ich żądanie, okazało się, że ci sami mieszkańcy wycofali się, dosłownie wycofali się przy mnie ze swoich żądań, bo nikt nie chciał tego progu naprzeciwko swojej posesji, bo powoduje czaskanie w nocy. Nagle sami wpadli na pomysł, że znak na 40 na godzinę wystarczy. Więc to, co napisałem w ich imieniu, no bo do tego przewodniczący osiedla jest zobowiązany wysłuchać i w miarę możliwości swoich pokierować tak sprawę, żeby ona została posunięta do przodu. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Okazało się, że mogłem na przykład napisać pismo dotyczące znaku ograniczającego. Nie, znak ograniczający nie wchodził w grę. Dowód jest na to na Facebooku. Zamieszczam na aktualnie, w miarę możliwości, wszystko, co jako przewodniczący wykonuję. Na to mam świadka. Był zastępca burmistrza. Był dyrektor Hamarowski, gdzie byli świadkami, że na początku to mieszkańcy się zawzięli za wszelką cenę, że ma być. Natomiast jak przyszło co do czego, okazało się, że wystarczy znak. Więc moje działania zostały wymuszone. Okazało się, że może za mocno, niepotrzebnie, ale ja nie jestem do opiniowania, czego chcą, co chce społeczeństwo. Ja muszę to wykonać, więc wykonuję to w miarę możliwości jak najszybciej. Nie zniechęciło to pana do dalszego działania? Nie ma pan jakiegoś... To znaczy nie zniechęciło mnie, bo akurat to jest też kwestia związana z charakterem. Wszelki opór powoduje, że ja się bardziej nakręcam, bardziej idę w daną stronę, bo uznaję, że skoro coś jest w oporze, to znaczy, że idę w dobrą stronę. Jeżeli idzie w gładki sposób, no to znaczy, że no nie ma co się za bardzo tym przejmować, bo wszyscy przyklepali.
Pan jest dość często, w zasadzie widziałem Pana na chyba wszystkich sesjach. Od samego początku, jak zostałem miejskim. Tak jest. Jak Pan czuje się współpracując z radnymi, z Radą Miejską? Czy widzi Pan, że jest jakaś wola współpracy z Panem, czy raczej są to dwa oddzielne byty? To znaczy, trzeba by podzielić w ogóle po kolei. Jeżeli chodzi o Urząd Burmistrza, muszę przyznać, że na wszystkie moje pisma są odpowiedzi, wręcz nawet jest realizacja tego, co prosiłem w imieniu mieszkańców. Jeżeli chodzi o kosze, pojawiły się, są. Jeżeli chodzi o znak, który wymieniłem, ma się pojawić, bo jest zaopiniowane i dostałem zwrotny dokument, który mówi, że B33 znak stanie na ulicy Zakrzewskiej, rozwiąże wszystkie żądania mieszkańców. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ulicy Staszica, na przykład ośrodka zdrowia, pan starosta na ostatniej sesji osobiście potwierdził chęć współpracy i pomocy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, aby coś takiego tam powstało. Jeżeli chodzi o plac naprzeciwko ośrodka zdrowia, który należy do starostwa, też ma być wyremontowany. Oczywiście on należy do starostwa i ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy to nastąpi, ale widzą problem i jest taka potrzeba. Są jeszcze takie pomniejsze sprawy, które, można powiedzieć, mieszkańcy często, gęsto używają przewodniczącego do zagrania komuś na nerwach, czy to swojemu sąsiadowi, czy komuś, kogo nie lubią. Więc niekiedy dopatruję się, że ktoś próbuje mnie użyć w jakimś celu. No, na szczęście mam swój światopogląd, ja dostrzegam, jak już ktoś delikatnie kombinuje wokół próby ugrania sobie coś dla siebie, no to staram się być bardziej czujny, bo jednak mam na myśli wspólne dobro, tym bardziej, że 978 mieszkańców, jakie znajduje się na osiedlu numer 7, gdzie są to ulice i to cała ulica Staszica, Kołłątaja, Reja, Asnyka, Dębowa, Zakrzewska do torów kolejowych, więc mieszkańców jest strasznie dużo. Każdy z nich ma inną wolę, natomiast największym problemem jest to, że nawet gdybyśmy zrobili jakieś spotkania z mieszkańcami, to każdy z nich będzie miał swoje zdanie, a po pół godzinie on je zmieni. I dopiero puszczenie mu nagrania, że on najpierw szedł w jedną stronę, a potem się wycofał, to dopiero do niego dociera. Więc każdemu z mieszkańców, celowo na Facebooku napisałem wielokrotnie takie zdanie, że przewodniczący osiedla, tak jak burmistrz, musi być troszeczkę autokratą. Musi podejmować decyzje, bo ogół się nie może pomiędzy sobą dogadać. Musi brać dobro wspólne, publiczne pod uwagę. Nie boi się Pan tego, że to, co Pan uważa za to dobro wspólne, może się okazać mało wspólne z pozostałymi mieszkańcami? Powiem tak, tak. I jeżeli chodzi o to, co robię, w ogóle nie jest związane z żadnym moim zyskiem. W żywcem nawet śmiem twierdzić, że moja działalność dużo straci na tym, że jestem bardziej wyrazisty, no ale skoro się już podjąłem, trzeba brnąć w danym obranym kierunku. Można zrezygnować. Proszę Pana, bycie chwiejnym jak chorągiewka to jest niedobra rzecz. Znaczy, no nie, no, jeżeli się nie daje rady, to może lepiej oddać to komuś innemu, może w ten sposób. Na moim miejscu... Ja tutaj mówię, może nie, Pan nie daje, tylko po prostu... Nie, no, nie ma problemu. Nie ma problemu żadnego. Powiem tak, mój poprzednik, Pan Leszek Rej, na niego narzekali. O, strasznie dużo było różnych narzekań. One były bezpodstawne. Dlaczego? Bo pisanie pism, a jest ich strasznie dużo, mam wszystkie. Sam w krótkim czasie już napisałem ponad 20. Skutki w stosunku do tego, co poświęciłem czas, żeby coś załatwić, są według mnie mizerne. I Pan Leszek Rej przez swoją kadencję i tak bardzo dużo zdziałał. Powstał chodnik na ulicy Zakrzewskiej i to, że mieszkał po drugiej stronie, to nie znaczy, że nie starał się. Po drugiej stronie przejazdu kolejowego, może nie dokończyłem wypowiedzi, bo osiedle zostało podzielone kiedyś, jeżeli chodzi o Zakrzew,
powstało sołectwo Zakrzew i tam ta część, a od przejazdu kolejowego w stronę ulicy Stasica powstało osiedle numer 7. Więc on będąc mieszkańcem po tamtej stronie przejazdu kolejowego został wybrany przewodniczącym naszego osiedla. To co mógł, to zrobił, natomiast na pewno, i teraz też zaznaczam, miał ręce związane przez to, że prowadzi sklep. Dlatego kładę nacisk, że gdybym, nie wiem, nie pracował w tym mieście i nie, moja firma nie była zależna od mieszkańców, to w pewnym sensie mógłbym robić co chcę, ponieważ nie byłbym uzależniony od wyników finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o pana Leszka Kreja, ma jeszcze gorzej, miał jeszcze gorzej, bo prowadząc sklepy, za przeproszeniem, musiał wszystkich wysłuchać. Każda sytuacja poprzeciwko komuś odbijała się na jego obrotach, więc w pewnym sensie miał ręce związane. Nie mógł się wychylać. Czy pana poprzednik, z tego co pamiętam, chyba przygotował sprawę przedłużenia oświetlenia do torów kolejowych. Tak jest. I ta sprawa została oczywiście wyłożone pieniążki na kontynuację tego. Napisałem o uruchomienie tego projektu do pana burmistrza. Na razie nie ma rezultatów działania. Ja tylko mogę pisać jako przewodniczący. Zwróciłem się do pana Kuleja o pomoc. To już można ocenić z zewnątrz, czy ta pomoc nastąpiła i czy coś się dzieje dalej. Siły przewodniczącego osiedla są ograniczone. Ja tylko mogę, tak jak teraz, z wami do was mówić, z wami rozmawiać, wystąpić w waszym imieniu na sesji Rady Miejskiej. Mogę tylko napisać pisma i nic więcej nie mogę zrobić. Startował pan w wyborach na stanowisko radnego. Tak jest. Czy będzie pan starał się powtórnie o takie stanowisko? Czy... To jest ciekawe pytanie. Nie mogę odpowiedzieć radośnie, że tak. Bo to, co już przeszedłem od początku, gdy zostałem przewodniczącym, tym bardziej, że zależy mi na tym, żeby jednak za moim stanowiskiem szły działania. Więc jeżeli okaże się po 4 latach, że ja, pomimo mojej walki, że będę robił wszystko, żeby spełnić to, co społeczeństwo oczekuje, no to jeżeli mnie się nie uda na tym etapie, to może się okazać, że na radnego nie będę startował, no bo... Może jako radny będzie pan miał większe możliwości, większą siłę przebicia i dotarcia do rady i do burmistrza. Uczciwie powiem, nie wiem, bo ja obserwuję właśnie, po to chodzę przede wszystkim na sesję rady i obserwuję reakcję radnych na ich uczestnictwo. Szczerze powiedziawszy, oni niczym się nie różnią od mojej pracy, co niektórzy nie wiedzą, za czym głosują. No ale to oni podejmują te decyzje. Tak, ale jakby to powiedzieć, co niektórych, chętnie bym wrócił jednak na przewodniczącego osiedla, gdy mu troszeczkę ubędzie pieniążków, trochę mu ludzie potrują, zmuszą go do jakiejś pracy, to może się zastanowić, czy jednak będzie chciał być radnym, czy jednak się w ogóle wycofa, bo to... No ale wielu radnych wśród naszej rady to są byli sołtysi, tak. Byli przewodniczący rad osiedli. Tak, tak, ale... Trzeba przyznać, że mieli to doświadczenie wcześniejsze już w tym najniższym stopniu samorządowym. Znaczy ja to powiem inaczej. Niektórzy są nadal przewodniczącymi radnymi. Tak, 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 tak. Ja na przykład się wzoruję na panu Aleksandrze Tokarzu. I jest i przewodniczącym, i jest radnym. Naprawdę ten pan wkłada bardzo dużo siebie w swoją pracę. Nie można mu zarzucić jakiegoś lenistwa. No niestety od razu się mi ciśnie na myśl pan Batuk, który następny, który się bardzo stara i nie bez przyczyny jest wybierany kolejny raz na radnego w tamtym miejscu, gdzie jest przewodniczącym i radnym.
Chociaż nie, on nie jest przewodniczącym. Nie jest. On był w Radzie Osiedla, tak, nie był... Tak. Nie, no bo przez chwilę mi się wydawało, że też... Zarządził osiedla. Tak jest. No i od razu możemy przeskoczyć na naszego radnego. No, powiem tak, ja staram się nie wypowiadać na temat pracy, bo załóżmy za krótko jestem, ale nawet na Facebooku zamieściłem taki slogan, który no, mieszkańcy mówią, że chcieliby zamiany, żeby pan Batuk na przykład przeszedł do nas, a pan Kulej na przykład przeszedł tam. Dlaczego? Nie wiem. Trzeba się mieszkańców zapytać. Można zrobić spotkanie mieszkańców. Dlaczego mają pretensje, skoro wybrali pana Kuleja? Pan Kulej miał trzy razy tyle głosów, co ja, więc został obdarzony zaufaniem. Znaczy, no tutaj nie mnie... No dlatego... Tutaj poddawać wątpliwość wybór mieszkańców. No nie, dlatego ja nie poddaję wątpliwości, tylko... Może bym chciał bardziej tutaj rozwinąć ten wątek, o którym pan wspomniał, tak. Bo jest pan na każdej sesji, te sesje są bardzo ostatnio dynamiczne. Tak, wiele się na bardzo mi się podobają. Jednocześnie powiedział pan, że niektórzy radni tak naprawdę nie wiedzą, nad czym podnoszą. Jak pan ocenił w ogóle tą radę w jakiś sposób taki jednoznaczny? Jest presja. Jest presja ogólnie społeczna, niewyobrażalna. Ta rada ogólnie w tej chwili, bo cały czas mam na myśli poprzedni układ, gdzie pan burmistrz Nowak, gdzie pan starosta Roman Minkina byli u władzy. Aktywność radnych nie musiała być na takim poziomie. No są pod ogromną presją, widać, że się starają. Możliwe, że z czasem przyniesie to jakiś skutek. No na razie to jest początek, są przepychanki, jedni mają ambicje, próbują coś sobie na tym jeszcze może ugrać. Tak już zupełnie z innej jeszcze strony, bo rozmawialiśmy kiedyś nie przy kamerach oczywiście o pana poglądach, planach na najbliższą przyszłość. Wracamy po krótkiej przerwie. Przed przerwą zacząłem pytać pana przewodniczącego o sprawę już taką bardziej może szeroką, związaną z tą polityką bardziej nie tylko tu lokalną, ale tą szerszą, bo wiem, że ma pan jakieś plany również odnośnie tej polityki dużej. Tak. Chce się pan podzielić? To znaczy, kiedyś przeszło mi przez myśl i wielu przyjaciół mam, którzy wspierają mnie w pomyśle i można by powiedzieć, podsycają we mnie pragnienie zostanie posłem, aby reprezentować naszą ziemię kłobucką. Rzeczywiście takie przymiarki robię i należę do partii RDU, Razem dla Uczciwości. To na moim profilu na Zbigniew Adam Baran można znaleźć. Niedługo ogłoszę spotkanie tutaj w magistracie w Kłobucku, na które zaproszę wszystkich chętnych, którzy by chcieli się spotkać, którzy by chcieli usłyszeć, co mamy do powiedzenia jako... Na początku było to stowarzyszenie, teraz jest partia. Do wyborów jest już niedaleko. Tyle mogę akurat na dzień dzisiejszy powiedzieć. Dopiero jak odbędzie się to spotkanie, to będę mógł powiedzieć, czy są chętni w Kłobucku, ilu będzie członków. Ogólnie taka komórka dopiero powstaje. Czyli z tego pomysłu samorządowego rozwinęło się to w pomysł taki dość bardzo drastyczny, tak jest. Który przekłada się na tą najwyższą władzę w naszym kraju. Tak. Może tym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że ono nie będzie ostatnie. Oczywiście teraz mam nadzieję, że spotkają się również ze mną inni przewodniczący, jak również radni, bo z kilkoma rozmawiałem i wyrazili taką wolę, że będą chcieli się spotkać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Było mi bardzo miło. I wszystkim za uwagę. Myślę, że niebawem będziemy mogli zobaczyć się po raz kolejny. Ja już Państwu i Panu Przewodniczącemu dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszam na kanał zielony.pl. Też zapraszam. Do widzenia Państwu.